Moi drodzy, dużo dzisiaj będzie treści, bo treść jest naprawdę bardzo teologicznie ciężka i dużo trzeba precyzji, żeby się w tym nie pogubić. Natomiast jest to ważne, bo to obowiązuje w Kościele. Więc dotkniemy sprawy wyrzucania złych duchów przez osoby świeckie, nakładania rąk, dotkniemy sprawy księdza Glasa, dotkniemy sprawy księdza Daniela Galusa i arcybiskupa Depo, w kontekście też pytań, które zadajecie. Ale także sprawy pana Marcina Zielińskiego. Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć, jak to było ewangelicznie, bo my nie bierzemy sobie tych tematów nie wiadomo skąd. Te tematy też współgrają nam z tym, co rozważamy. Ale najpierw, jak każdego dnia, żeby wszystko to oddać naszemu mistrzowi i panu, idziemy do niego. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodzimy do Ciebie na początku tego roku szkolnego. Dla wielu jest to moment zmagania się z najróżniejszymi trudnościami i przeszkodami. Dla nas w fundacji jest to czas także kontroli. Zawierzając Ci wszystko, dziękując za wszelkie dobro, które od Ciebie otrzymujemy, bo przecież działasz także w taki najprostszy sposób, kiedy patrzymy przez szklany ekran naszych smartfonów na Boga. W najświętszym sakramencie, to nie ma dla Ciebie granic, których nie możesz pokonać. Nie ma dla Ciebie łask, których nie możesz ofiarować. Działaj w naszym życiu. A w 436 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia Mesjasz, które znaczy namaszczony. Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa. Ponieważ on doskonale wypełnił boskie posłannictwo, które pojęcie to oznacza. Istotnie w Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani przez Boga do misji zleconej przez niego. Byli to królowie, kapłani, w rzadkich przypadkach także prorocy. Takim namaszczonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkować ostateczne królestwo. Mesjasz miał być namaszczony Duchem Pańskim, równocześnie jako Król i kapłan, a także jako prorok, Jezus wypełnił mesjańską nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. I te wszystkie um, cytaty, które tutaj zawiera Katechizm, możemy sobie odnaleźć Pierwszy kor y pierwsza królewska 19,6, Psalm 2, werset 2. Dzień apostolskie 4-26-27, 11, 112, Zachariasz 4-14, Zachariasz 6,13, 61, 61,1, Łukasz 4, 16, 21. Panie, działaj w nas, prowadź nas, amen. Posłuchajmy słowa. I zaszedł do kafarną miasta Galilei, i był nauczający ich w szabaty, i zdumiewali się na naukę Jego, bo z władzą było słowo Jego, i w synagodze był człowiek mający ducha demona nieczystego. I zakrzyknął głosem wielkim: Hej, co nam i Tobie, Jezusie Nazarejczyku, przyszedłeś zgubić nas. Znam Cię, kto jesteś, święty Boga. I skarcił go Jezus, mówiąc: w Łóżka ganiec i wyjdź z niego, i rzuciwszy go demon na środek, wyszedł z niego, nic nie zaszkodziwszy mu. I stało się zdumienie na wszystkich i rozmawiali do siebie, mówiąc: Co za słowo to, że we władzy i w mocy nakazuje nieczystym duchom i wychodzą. I rozeszło się echo o nim na wszelkie miejsca tej. Okolicy. Witajcie, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy tydzień, w którym wielu rusza do szkoły, no bo po tym uroczystym rozpoczęciu roku są jakby kształtowane zajęcia, są przygotowane najróżniejsze systemy pracy i tak a my rozważamy Słowo. I najpierw w liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w pierwszym liście od 10 wersetu do 16, mamy mowę o tym, że Duch Boży daje nam poznać Pana Boga. To są bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne stwierdzenie w samym Słowie, dlatego że jakby chciało się przywołać wszystkie inne fragmenty pokazujące, Działanie Ducha Świętego, sens tego, jak On przychodzi, po co On przychodzi, dlaczego to wszystko się dzieje. Psalm 145, jakby nawet tego dopełniał, że Pan jest łagodny, miłosierny, jest kory do gniewu, bardzo cierpliwy. Oczywiście to jest to, co potem Święty Paweł ubierze w słowa w Liście do Galatów, jakie są owoce Ducha Świętego: łagodność, cierpliwość, opanowanie, uprzejmość i tak dalej. I dopiero w tym momencie dochodzimy do Właśnie tej ewangelii o wyrzucaniu złego ducha przez Pana Jezusa. To, co jest ciekawe, to dzisiaj wiele osób bardziej ufa różnego rodzaju opiniom niż dokumentom kościoła, które mówią, że nie tylko egzorcyści, ale także świeccy mogą zwracać się w modlitwie rozkazu do złego ducha, by on odszedł od nich, szczególnie w sytuacjach, kiedy są bardzo kuszeni. Zresztą, Święci błogosławieni tego uczyli przez wieki. Z wyduchu w imię Jezusa, odejdź ode mnie. Więc dzisiaj niestety to nauczanie Kościoła gdzieś jest marginalizowane i odrzucane podczas gdy jest to oficjalne nauczanie kościoła. Zresztą mówiliśmy na naszym kanale wielokrotnie o tym, cytując chociażby komisję doktrynalną, Watykańską Komisję Doktrynalną i dokument. Chrzest w Duchu Świętym, a o zaraz pojawiły się głosy, że nie ma czegoś takiego, jak Chrzest w Duchu Świętym, podczas gdy no, cytujemy ten konkretny dokument, w którym jest opisane, jak to na przełomie wszystkich dziejów Kościoła to wyglądało, jak wyglądało to w pierwotnym kościele za czasów apostolskich, potem przez kolejne wieki, jak było to w tradycji Kościoła, i jak jest dzisiaj. I to też jest odrzucane dzisiaj bardzo mocno, co z kolei no, pokazuje, że mijamy się z prawdą. Kładzenie rąk przez świeckich jest pobłogosławione przez Kościół. I jeżeli ktoś tego nie uznaje, no to ma po prostu problem z doktryną Kościoła, a nie z tym, że, że on będzie teraz swoje mądrości mówił, że on i tak wie lepiej. I w przypadku wyrzucania złego ducha musimy wiedzieć o tym, że tylko egzorcyzmy uroczyste są zarezerwowane egzorcyście. I znowu kontrowersje polegają na czym? No, na tym, że wielu, na przykład broniąc dzisiaj księdza Glasa, mówi o tym, że on nie mógłby skutecznie być egzorcystą, gdyby na przykład robił takie rzeczy, o jakie jest oskarżany. Oczywiście my wierzymy że podobnie jak w sytuacji, wierzymy w to i ja się modlę o to, że podobnie jak w sytuacji kardynała Pela, te zarzuty okazały się tylko i wyłącznie pomówieniem i żeby ksiądz Glas wyszedł, został oczyszczony i wyszedł jako człowiek, który będzie jeszcze lepiej służył Kościołowi. To żeby było jasne i kibicuję to całym sercem, żeby to były tylko, tylko zarzuty, chociaż i tak to ogromne spustoszenie robi że jeżeli rzeczywiście zarzuty staną się faktami. Historia z kardynałem Pelem pokazuje, że nawet kiedy są świadkowie, nawet kiedy są oskarżenia, nawet kiedy są jest proces, który po którym jest skazanie i osadzenie w więzieniu, to potem może się okazać, że zwyczajnie jest to kłamstwo, które jest szyte grubymi nićmi i jest to po prostu uderzenie w tamtym wypadku w kardynała Pella, bo on bardzo mocno zajmował stanowisko, jeśli chodzi o aborcję, jeśli chodzi o najróżniejsze rzeczy dotyczące doktryny kościoła katolickiego. Y Natomiast wracając do, te, do tej mojej taki, troszeczkę dygresji, ja poszła teraz w bok w sytuacji wyrzucania złych duchów, to zobaczmy, że Ewangelia nam mówi, że można źle czynić i jednocześnie wyrzucać złe duchy, ponieważ fragment Ewangelii, który umieszczę go w opisie, żeby sobie go zobaczyć, w którym słyszymy o tym, że yy, przychodzą do Jezusa ludzie którzy wyrzucali złe duchy Jezus do nich odpowiedział idźcie ode mnie precz wy którzy dopuszczacie się nieprawości a więc to nie jest tak że człowiek który dopuszcza się nieprawości Jezus będzie zawieszał swoją obietnicę że działa kiedy wzywane jest jego święte imię Jezus Rozumiemy, to są dwie różne rzeczy, więc akurat nie powinniśmy ulegać takiej argumentacji teraz nagle nie wiadomo skąd, że człowiek, który nie wiem żyje w grzechu, nie może być skutecznym narzędziem w rękach Boga. O tym mówią dokumenty Kościoła, że nawet przez najgorszego człowieka. Absolutnie teraz abstrahuję od księdza Grasa, bo jak usłyszeliście, chciałbym, żeby posługiwał przez długie lata w Kościele no może się to zadzieć. Zresztą część badaczy dotyczy, mówiących o Judaszu mówi o tym, jeśli chodzi o biblistów, mówi o tym, że no przecież Judasz, który był złodziejem, był także wysyłany na misję apostolską i także widział znaki i cuda i poddawały mu się złe duchy. Więc pamiętajmy o tym. Natomiast y, trudno nam, to jest ciekawa sprawa, że trudno nam z kolei w sytuacji innego człowieka, myślę tutaj o Marcinie Zielińskim, bo wielu mówi, że on przez demona władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Ale te same słowa powiedziano o Jezusie, więc zobaczcie, że to jest jakaś niekonsekwencja, to nie jest logiczne, że z jednej strony, jakby w sytuacji, kiedy komuś się zbliży, na przykład ksiądz Piotr Glas, jest w stanie bronić go za wszelką cenę, a w sytuacji, kiedy. Komuś jest dalszy, jeśli chodzi o jakieś tam duchowe, można powiedzieć, słuchanie czy wchodzenie w, w nauczanie, to jesteśmy w stanie przy, przyłożyć jakąś łatkę, która jest absolutnie w tym momencie nadużyciem. Dlaczego? Dlatego, że sam Pan Jezus mówił, że żadne królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. Więc czy szatan może wyrzucać szatana? przypisywanie Panu Marcinowi e, takich rzeczy no, tak samo jak nie można przypisać e, przypisywania księdzu Glasowi takich rzeczy że szatan wyrzuca szatana to są dwie różne rzeczy, żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli i ostatnia sprawa trudne są to dzisiaj rzeczy dotyczy, dotykające Ewangelii ale z tym się mierzymy w naszym kościele e, jak podchodzi do tego co się dzieje w decyzji częstochowskiej chodzi o y, księdza Galusa i oskarżenia kierowane pod adresem arcybiskupa Depo. Moi drodzy, posłuchałem trochę i jednej, i drugiej strony, i tak jednym zdaniem Wam powiem, dlatego że uważam, że bardzo dobry film przygotował, merytoryczny, to znaczy z konkretnymi danymi: jak to wygląda, kto co pomija. Kanał Polska w Realu 24. Ten pan bardzo merytorycznie pokazuje pewne rzeczy i pokazuje też pewne uchybienia, zaniedbania. Ja może tylko powiem tak słuchałem księdza Daniela Galusa, w których rzeczywiście oskarżał arcybiskupa Depo. Przynajmniej o Depo, pamiętam w którymś filmików przed laty, że arcybiskup Depo zaniedbuje sprawy dotyczące pedofilii. Więc wcale się nie dziwię, że jeżeli takie oskarżenia poszły ze strony księdza Galusa pod kątem księdza arcybiskupa Depo, że arcybiskup Depo, kiedy usłyszał o tych rzeczach, że coś zaniedbuje, a ich nie wie, skoro ksiądz Daniel ma jakieś wieści, to ksiądz arcybiskup Depo musiał zgłosić, że jeżeli ksiądz Daniel ma jakieś wiadomości na temat pedofilii, żeby zwyczajnie, według prawa, nie było tak, że arcybiskup ucieka od czegoś, co wie. No w tej sytuacji wie o tym, że ksiądz Galus zgłosił, opowiadał na filmikach, że w diecezji częstochowskiej jest, ta, jest ten problem pedofilii i że arcybiskup to kryje. Więc no nie chcę tutaj wchodzić głębiej w całą tę sytuację, polecam Wam ten filmik który jak powiedziałem nagrał uważam bardzo merytorycznie chociaż może się wielu nie spodobać Pan z kanału Polska w Realu24 pozdrawiam tego przesympatycznego Pana którego czasem słucham w kontekście tych wiadomości, które czerpię z różnych światowych portali i no i może dzisiaj, może dzisiaj tyle jeśli chodzi o o same rozważanie. Powiem wam tak, bardzo się cieszę za, i dziękuję mojej bliskiej rodzinie, właściwie dwóm rodzinom z Anglii za ten prezent, przepiękny prezent kilkusetletnich Pism świętych dla fundacji. Będą one służyć. Jakbym wam powiedział, jak zostały zakupione, to się w głowie nie mieści. Że gdzieś ktoś jakiś wyprzedawał kościół i oni te pisma święte odkupili, kilkusetletnie na eBayu, więc to jest z potwierdzeniem, z certyfikatem w tamtych, w tam, na tamtych miejscach, no i zostały one przekazane. Druga rzecz, jeszcze trochę ta kontrola trwa, także proszę Was dalej o, o modlitwę, bo jeszcze, jeszcze kilka dni na pewno. Proszę Was także o yy, o to, żeby nie zwlekać z zapisami na Akademię Rozwoju Talentów, ponieważ zapisy są otwarte na różne kierunki, więc także to podepniemy w tym opisie, pod filmikiem. Jedno słowo wyjaśnienia, patrząc na to, jak wiele osób się obrzuca błotem, pod nazwiskiem pana Marcina Zielińskiego, w tamtym tygodniu wyłączyłem komentarze nie wiem, ile to potrwa, ale Ktoś napisał mi, no, cenzura na kanale SMS z nieba. Wiecie co? Myślę o tych maluczkich, o tych, którzy czytając to, co niektórzy piszą, wklejając pod każdym komentarzem na przykład nieprawdziwe rzeczy. To serce mnie boli, naprawdę serce mnie boli, dlatego że to. Kształtuje opinię publiczną. A to jest nieprawdą to, co jest tam pisane w tych komentarzach. W wielu sytuacjach znam u źródła, jak to jest, a komentarze są odwrotne, i nie mam możliwości komentowania, więc usuwałem nawet nie ja, bo w fundacji ileś tam też osób usuwało na, na przestrzeni lat komentarze, które były sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Natomiast teraz no, po prostu są zablokowane bardzo celowo. Pozdrawiam Was wszystkich. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da. Do zobaczenia jutro.